O, fajne miejsce, że na kawalerkę. A, na kawalerkę. Co ja sobie wziąłem? Kurczę, wiesz, no ja się przeprowadzałem z Krakowa do Krakowa, więc no, zawsze miałem to, że mogłem wsiadać na rower i jechać do mamy. Ale miałem takie coś, że przez pierwszy rok mieszkania w kawalerce, no może nie rok, ale tam na pewno z 8-7 miesięcy, to nie robiłem prania, chociaż miałem pralkę, wszystko, miałem gdzie suszyć i tak dalej, ale nie robiłem prania, tylko wszystko wrzucałem do sportowej torby i raz w tygodniu jechałem z tą pierką najładowaną torbą do mamy i zostawiałem jej te brudne rzeczy. I moja mama mi prała te rzeczy, ja na przykład po 2 dniach przyjeżdżałem z tą sportową torbą, wsadzałem te czyste rzeczy i wracałem do siebie. No i dopiero po jakimś czasie rozkminiłem, przecież Fili, masz pralkę, przecież możesz sam prać, kurwa. No i wtedy moja mama przyjechała, pokazała mi, jak to się obsługuje tą pralkę. No i co? I co potem robiłem? Przyjeżdżałem do domu, pakowałem mamę do tej sportowej torby, jechałem z nią kurwa na kawalerkę, wyciągałem ją tam, robiłam mi pranie i kurwa spakowałem z powrotem i wsadzałem ją, wiesz, do tramwajku, nie? A czy to akurat była beka, ale taka beka pół żartem, pół serio, bo naprawdę moja mama przyjeżdżała do mnie, żeby mi zrobić pranie, jedliśmy razem obiad, czy tam kurde gadała ze mną chwilkę i jechała do domu. Serio, to akurat prawda. Wiadomo, że nie wsadzałem mojej matki do sportowej torby. Albo wsadzałem, tylko tak mówię, żeby nikt mnie nie wpierdolił przypału. Tak, no ale widzisz, no. Śmieszny na loży szydercy, na loży szyderców mogę być, tu se mogę być śmieszny w internecie, ale patrz, nie ugotuję ci kurwa, dobrze, nie wypiorę ci, no to na chuj ci taki gościu jak ja. Właśnie, to jest to. Ludzie za bardzo gloryfikują ludzi z internetu, a ja jestem zwykłym nieudacznikiem, który po prostu kilka razy powyzywał ludzi w necie i tyle. Raz jedziesz z mamą w torbie sportowej, ona tak się chrząka, tak. Ej, spokojnie, mama, spokojnie, dzisiaj mało jest, mało pranie jest. Wypuść mnie! Ej, spokojnie, kłopot, nie, spokój, kurwa! Wusi i miłego dzionka wszystkim. Po palce w natalce. Pojebane 10 gówno. złotych.